Astronomia jest nauką przyrodniczą i dlatego opiera swoje wyniki o badania empiryczne. Najważniejsze wyniki, które zostały uzyskane w całej astronomii, związane są z postępem prac empirycznych, badań empirycznych. Jednak istnieje podstawowa różnica pomiędzy wynikami empirycznymi uzyskiwanymi w astronomii, a w innych naukach przyrodniczych. Biolog, chemik, fizyk może zaprojektować eksperyment, może go przeprowadzić, powtórzyć wielokrotnie, może go w ten sposób przeprowadzić, żeby był widoczny jego, ten wynik, który go interesuje, ten proces, który bada. Natomiast astronom ma jedynie możliwości biernego przyglądania się procesom zachodzącym w przestrzeni. I to określiło kierunek rozwoju instrumentów i badań, i metod badań w astronomii, a w szczególności w astrofizyce. Najważniejszym instrumentem, jaki mamy w astronomii, jest instrument zbierający informacje. Ta informacja zwykle jest przenoszona przez promieniowanie elektromagnetyczne, choć w ostatnich latach wykorzystujemy również inne rodzaje cząstek, które dostarczają nam informacje. Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednak ciągle najważniejsze, w tym sensie, że pewnie 99 albo i więcej procent instrumentów w astronomii zajmuje się obserwacją i analizą promieniowania elektromagnetycznego. Warto dlatego przypomnieć, jak wygląda pełne widmo elektromagnetyczne i jak my je umownie dzielimy. Otóż poczynając od najkrótszych fal mamy promieniowanie gamma, potem mamy promieniowanie X, ultrafiolet, następnie wąski przedział fal, który nazywamy przedziałem wizualnym czy też widzialnym. W dłuższych falach mamy podczerwień i wreszcie w jeszcze dłuższych już do końca, czyli do dowolnie długich fal mamy przedział radiowy. Ideałem byłoby, gdybyśmy mogli prowadzić obserwacje w każdym z tych zakresów promieniowania elektromagnetycznego. Problem polega na tym jednak, że atmosfera ziemska przepuszcza niestety tylko niewielką część promieniowania i to tylko w bardzo niewielkich, wybranych fragmentach tegoż właśnie widma elektromagnetycznego. Na tej folii widzimy obok zakresu widma elektromagnetycznego również rysunek pokazujący przepuszczalność atmosfery. Obszary zakreskowane wskazują, że promieniowanie nie dociera do powierzchni Ziemi. Tylko tam, gdzie widzimy obniżenie obszaru zakreskowanego do zera, tam promieniowanie do Ziemi dociera. No i widać z tego rysunku, że cały zakres promieniowania krótkofalowego od gamma aż do bliskiego nadfioletu jest niedostępny z powierzchni Ziemi. Potem mamy to okno optyczne, jak my mówimy, w którym możemy prowadzić obserwacje optyczne, w którym zresztą oko ludzkie jest też czułe i właśnie to promieniowanie odbiera. Potem mamy troszkę poszatkowane przez pasma molekularne widmo, okno podczerwone, w którym też możemy prowadzić obserwacje. I wreszcie mamy troszkę szersze okno radiowe. Mówiąc krótko, z powierzchni Ziemi możemy prowadzić obserwacje tylko w trzech zakresach widmowych całego zakresu widma promieniowania elektromagnetycznego. To oczywiście spowodowało, że w sposób określony rozwijało się instrumentarium astronomiczne. Pierwszym odbiornikiem było naturalnie oko. Dopiero od paru set lat posługujemy się instrumentami, które pozwalają nam zbierać promieniowanie z większej powierzchni. Odkrycie takiego instrumentu było naturalnie przełomem. W tej chwili najważniejszym instrumentem służącym w astronomii jest instrument zbierający to promieniowanie, instrument, który nazywamy teleskopem. Teleskop spełnia trzy podstawowe zadania. Po pierwsze, pozwoli nam zebrać promieniowanie z większego obszaru, z większej powierzchni. Po drugie, dzięki teleskopowi możemy określić, z jakiego kierunku to promieniowanie do nas dociera. To jest oczywiście interesujące, bo chcemy wiedzieć, jaki obiekt obserwujemy. Chcemy wiedzieć, gdzie on znajduje się na sferze niebieskiej. No i wreszcie teleskop nam umożliwia, powinien nam umożliwić analizę tego promieniowania. Dawniej analiza odbywała się wyłącznie okiem, ale była też oczywiście praktycznie jakościowa. Teraz teleskop kieruje promieniowanie do dalszych odbiorników światła, które pozwalają nam bardzo szczegółowo przeanalizować zmiany, rozkłady, zmiany czasowe, rozkłady energii, no wszystko, co nas interesuje. Teleskopy
historycznie rzecz biorąc, rozwijały się w ten sposób, że pierwsze z nich, pierwsze, które powstały, miały obiektywy z soczewek. To były te najwcześniejsze lunety, które były używane kilkaset lat temu. No i w miarę zapotrzebowania i prób sięgania do coraz to słabszych obiektów w astronomii, do obiektów, które coraz mniej promieniowania, od których coraz mniej promieniowania otrzymujemy, rozmiar obiektywów tych teleskopów naturalnie rósł. No, takie było zapotrzebowanie przede wszystkim astronomów. Szybko okazało się, że teleskopy oparte o zasadę załamania światła, czyli soczewkowe, tutaj na górnym rysunku mamy pokazany taki schemat takiego właśnie teleskopu, że okazało się, że tutaj nie możemy budować dowolnie dużych, bardzo szybko wystąpiła bariera technologiczna ograniczająca rozmiary tych teleskopów. Chodzi o to, że po pierwsze, żeby mieć dobre obrazy obiektów zarówno w pewnym przedziale długości fal, w różnych długościach fal, potrzebne było budowanie obiektywów z więcej niż jednej soczewki, co najmniej z dwóch, a czasem nawet z trzech. Proszę sobie uświadomić, że to oznacza wyszlifowanie kilku powierzchni, co najmniej czterech powierzchni, precyzyjne wyszlifowanie i to im większy chcemy mieć teleskop, tym większe muszą być te powierzchnie. Po drugie, z rozmiarem soczewek rosło naturalnie bardzo szybko ich waga. I po trzecie, soczewki mogły być osadzone w ten sposób, że były zamocowane wyłącznie na obrzeżu, na brzegu soczewek. To powodowało, zwłaszcza przy dużych soczewkach, odkształcanie ich w sytuacji, kiedy chcieliśmy prowadzić obserwacje, kierując teleskop w różne strony nieba. I to naturalnie pogarszało nam obrazy. Także okazało się, że nieracjonalne jest budowanie bardzo dużych teleskopów optycznych. Największy teleskop optyczny, największy teleskop soczewkowy, jaki znamy, jest w Ameryce. On ma średnicę Yerkes Observatory, on ma średnicę 102 cm. Ja mam tutaj obrazek, widzimy 80-centymetrowy, taki stary teleskop soczewkowy, który znajduje się w Obserwatorium Poczdamskim. Drugim sposobem zbierania promieniowania jest zbudowanie wklęsłego zwierciadła, a zatem zbieranie promieniowania możemy też wykonać poprzez teleskop zwierciadlany, poprzez teleskop ze zwierciadłem wklęsłym. Tu się oczywiście okazało, że możemy sięgać do większych rozmiarów niż w wypadku teleskopów soczewkowych, dlatego że po pierwsze szlifujemy tylko jedną powierzchnię, po drugie zwierciadło może być podparte z drugiej strony w wielu punktach. Także łatwiej zachować jest jego kształt wtedy, gdy teleskop się porusza, obserwując różne obiekty na niebie. I w związku z tym no, to stało się głównym narzędziem, głównym teleskopem, głównym narzędziem zbierającym promieniowanie w astronomii. Naturalnie stare teleskopy soczewkowe były i są wciąż wykorzystywane, ale w pewnej chwili zaprzestano ich budowy, buduje się już tylko zwierciadlane. Pierwsze teleskopy zwierciadlane, zresztą bardzo wielka ich liczba, ciągle jeszcze ich, one dominują, jest ich najwięcej na świecie, były budowane z jednego bloku szkła. Był odlewany blok szkła, potem on był odpowiednio szlifowany i z tego robiono zwierciadło główne, zwierciadło, od którego odbite promieniowanie skupiało się w ognisku. Co się potem z nim działo, już nie warto wchodzić w szczegóły, bo tam się znajdowały już bardzo różne sposoby rozwiązania, kierowania skupionej wiązki do instrumentów analizujących promieniowanie. Ważne było to, że to zwierciadło główne było z jednego bloku. No i znowuż wprawdzie udało się zbudować znacznie większe rozmiarami teleskopy niż teleskopy soczewkowe, ale również i tu natrafiliśmy na określoną barierę technologiczną. Największy teleskop w ten sposób taki klasyczny zbudowany to teleskop o średnicy 6 metrów, który znajduje się w Rosji, ja go mam tutaj na zdjęciu, który znajduje się w obserwatorium na północnym Kaukazie. Okazało się, że budowa jeszcze większych teleskopów w tej technologii staje się nieracjonalna. Chodzi o to, że blok szklany, z którego budujemy zwierciadło, musi być bardzo gruby, jego waga rośnie. W efekcie
ponieważ teleskop musi się poruszać, więc musi być niezwykle precyzyjnie wykonany, musi mieć bardzo precyzyjne prowadzenie, silniki. W sytuacji, kiedy lustro razem z obudową zaczyna ważyć już kilkaset ton, problemy związane z precyzją wykonania taką, żeby teleskop obserwował to, co chcemy z dużą dokładnością, okazało się niewykonalne. Zaczęto wobec tego szukać nowych technologii, no i w tej chwili buduje się już teleskopy w dwóch przynajmniej nowych technologiach. Jedna polega na tym, że zwierciadło składa się z segmentów, i te segmenty są z nich składane, jest to zwierciadło główne. I najbardziej znanym teleskopem zbudowanym z segmentów jest teleskop Keka, teraz już są dwa takie teleskopy, na Hawajach. Te dwa teleskopy, każdy z nich ma średnicę 10 metrów i właśnie on, lustro jest segmentowane, co oznacza, że może być odpowiednio cienkie, jest podparte oczywiście i zresztą ma wiele innych zalet. Można te segmenty stopniowo czyścić, aluminizować, wymieniać i tak dalej. To są bardzo dobrze funkcjonujące teleskopy. Druga technologia polega na tym, że robimy z jednego bloku szkła, ale bardzo cienkiego, natomiast podpartego setkami takich jakby palców od spodu. I w sytuacji, kiedy teleskop porusza się, prowadząc obserwacje w różnych kierunkach nieba i ulegałby odkształceniu, za pomocą odpowiedniego układu, laserem się oświetla to lustro, bada się, jak to lustro uległo zniekształceniu, poprawia się jego kształt palcami i można prowadzić obserwacje. Dzięki temu może być to bardzo cienkie szkło, lekkie i w związku z tym można budować większe teleskopy. W tej technologii buduje się kolejne kilka teleskopów. Najnowsze, jeszcze będące w trakcie budowy, są cztery teleskopy Europejskiego Obserwatorium Astronomicznego. Tutaj mam zdjęcie jednego z nich. Każdy z nich ma swoją nazwę, ten się nazywa Kuyen. Natomiast planowane są cztery teleskopy. Na tym zdjęciu tu widzimy, jak będą wyglądały, kiedy zostaną już wszystkie zbudowane. To są cztery teleskopy w czterech kopułach niedaleko od siebie położonych. Każdy z nich może funkcjonować odrębnie lub mogą też działać jako jeden, wspólnie obserwować jeden obiekt, działając jako interferometr. Poświęciłem najwięcej czasu obserwacjom optycznym, bo z okna optycznego mamy ciągle, znowuż powiedziałbym, ponad 90% informacji dotyczących obiektów astronomicznych. W drugim oknie bardzo ważnym, w którym prowadzimy też obserwacje, w oknie radioastronomicznym, oczywiście też musimy do tego celu zbudować specjalne instrumenty i do tego celu budujemy radioteleskopy, ponieważ długości fal radiowych są znacznie dłuższe niż optycznych, mierzymy je w centymetrach, w metrach, a nawet jeszcze większych miarach. To wykonanie instrumentu, który zbiera te obserwacje, nie musi być tak precyzyjne, nie musi to być na przykład szkło aluminizowane, to może być siatka metalowa. I dlatego te radioteleskopy najczęściej są właśnie widoczne takie, tak że mamy czaszę o podobnym kształcie jak w wypadku teleskopu optycznego, ale jest to czasza metalowa, często bardzo ażurowa, po to, żeby była lżejsza. Tu mam taki przykład dosyć starego układu składającego się z szeregu radioteleskopów o niewielkiej średnicy, które współpracują ze sobą, też prowadząc obserwacje. I to jest w Niemczech, znajduje się ten układ. Mam również zdjęcie polskiego radioteleskopu o średnicy 30 metrów. Jest to teleskop średniej klasy. Największy radioteleskop ma 100 metrów średnicy, ten ma 30 metrów. No ale jest to narzędzie już dobrej klasy, dzięki któremu możemy prowadzić obserwacje radioastronomii. Warto może wspomnieć też o tym, że jakie mamy teleskopy optyczne w Polsce. Największy teleskop optyczny polski znajduje się w obserwatorium w Chile. Ma średnicę 1,3 metra i jest własnością Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy opanowaliśmy umiejętność wynoszenia instrumentów ponad atmosferę, możemy od tego czasu prowadzić obserwacje w znacznie szerszych zakresach widmowych. I od tego czasu zbieramy również informacje w zakresach gamma, rentgenowskiego i okazuje się, że niezwykle dużo bardzo ważnych informacji dzięki temu możemy zbierać. One wprawdzie ciągle w dużej mierze uzupełniają naszą wiedzę z widma, z
z okna optycznego, no ale oczywiście też umieszczamy tam odpowiednie instrumenty. Też nazywamy je teleskopami, choć oczywiście budowa teleskopu promieniowania gamma czy rentgenowskiego wygląda zupełnie inaczej. Nie warto wchodzić tutaj w szczegóły. Istotne jest to, że musimy takie instrumenty wynosić ponad atmosferę ziemską, co oznacza określone koszty. Oznacza to również, że takie instrumenty mają niezbyt długi czas życia. Po pewnym czasie ulegają różnego rodzaju uszkodzeniom, wyczerpują się pewne zasoby, czasem bywa, że po prostu spadają. Jednym z teleskopów, który miał za zadanie prowadzić obserwacje w szerokim zakresie widmowym, możliwie jak najszerszym, ale w okolicach okna widzialnego, był znany teleskop Hubble'a, teleskop optyczny Hubble'a, który został umieszczony na orbicie już ponad 20 lat temu i był niezwykłym sukcesem. Jego podstawową zaletą jest to, że nie przeszkadzają mu drgania atmosfery ziemskiej. W związku z tym jego rozdzielczość jest znacznie wyższa niż nawet o wiele większych teleskopów stojących na powierzchni Ziemi. No i może prowadzić obserwacje w szerszym zakresie widmowym. Jego wyniesienie było związane z bardzo silną kontrowersją w czasach, kiedy go projektowano. Była bardzo silna opozycja dużej części astronomów amerykańskich, którzy uważali, że jego planowany koszt, około 1,5 miliarda dolarów, nie zwróci się w sensie naukowym. Uważano, że lepiej postawić na przykład 10 teleskopów o średnicy 10 metrów każdy na powierzchni Ziemi. No, entuzjaści przeforsowali ten pomysł. Wprawdzie okazało się, że on kosztował znacznie drożej, kosztował około 3 miliardów dolarów, ale teraz już nikt nie kwestionuje tego, że to był znakomity pomysł. Dzięki niemu mogliśmy uzyskać obserwacje na przykład najdalszych znanych nam obiektów we wszechświecie. Mogliśmy uzyskać szereg obserwacji, których na pewno nie uzyskalibyśmy z powierzchni Ziemi. Wspomniałem już o tym, że atmosfera przeszkadza w obserwacjach nie tylko w ten sposób, że nie przepuszcza pewnych przedziałów widma promieniowania, ale również pogarsza nam obrazy. Atmosfera drga, mamy prądy wznoszące, opadające, jest turbulencja w atmosferze, są zanieczyszczenia i to oczywiście znacznie pogarsza nam jakość obserwacji z powierzchni Ziemi. Żeby zminimalizować ten efekt, szuka się specjalnych miejsc na powierzchni Ziemi i w sposób specjalny się montuje również teleskopy, tak żeby wpływ atmosfery był jak najmniejszy. Tradycyjnie teleskopy umieszcza się w kopułach, w takich okrągłych budynkach przykrytych kopulastym, charakterystycznym kopulastym dachem. To jest zdjęcie kopuły w Poczdamie. To jest też z Poczdamu inne zdjęcie tak zwanej wieży Einsteina, który jest bardzo ciekawy architektonicznie. Warto również pokazać kopułę polskiego teleskopu. Teleskopu niespecjalnie dużego, ale też ładnie ta kopuła jest zaprojektowana. To jest teleskop o średnicy 60 cm, który znajduje się w naszej stacji obserwacyjnej w Ostrowiku pod Warszawą. I wreszcie kopuła teleskopu w Chile. Natomiast same kopuły już teleskopem należy umieszczać, jak wspomniałem, w miejscach, w których jest wpływ atmosfery jak najmniejszy. Co to oznacza? Musi być bardzo dużo pogodnych nocy, musi być to miejsce właśnie o takim klimacie. No i najlepiej jest teleskopy budować, obserwatoria budować w górach, tak żeby te drgania atmosfery były jak najmniejsze. I dlatego największe obserwatoria astronomiczne, optyczne na świecie znajdują się na Hawajach, na szczycie góry Mauna Kea, najwyżej położone zresztą obserwatorium optyczne na wysokości 4,5 tysiąca metrów. Szczyt góry jest już tak zatkany teleskopami, że już w tej chwili nie można następnych tam stawiać, bo po prostu fizycznie nie ma miejsca. Chile jest znakomitym miejscem i w Chile jest kilka obserwatoriów. Wspomniane tutaj duże bardzo i kosztowne obserwatorium europejskie południowe. Oprócz tego Amerykanie mają tam kilka stacji, również Polacy też tam prowadzą obserwacje. No i jeszcze w kilku takich bardzo szczegółowo wybranych miejscach, tam właśnie są prowadzone obserwacje optyczne. W wypadku radioteleskopów problem atmosfery jest oczywiście znacznie mniejszy i dlatego na przykład można prowadzić obserwacje w Polsce, choć jak wiemy, pogoda astronomiczna na pewno w Polsce nie jest dobra. W podsumowaniu tej części wykładu możemy powiedzieć, że badania empiryczne w astronomii polegają na obserwacjach ciał niebieskich, głównie przy wykorzystaniu do tego celu promieniowania elektromagnetycznego.
Głównym narzędziem badawczym jest teleskop, służący do zbierania promieniowania, określenia kierunku do obserwowanego obiektu i rejestracji promieniowania. Z powierzchni Ziemi można prowadzić obserwacje w zakresie widzialnym, części podczerwieni i części zakresu radiowego. Obserwacje w innych zakresach wymagają wyniesienia teleskopu ponad atmosferę ziemską. Atmosfera utrudnia obserwacje w zakresie widzialnym, zachmurzenie, zanieczyszczenia, konwekcja w atmosferze. Dla zminimalizowania ujemnego wpływu atmosfery teleskopy, zwłaszcza duże i kosztowne, umieszcza się w miejscach o szczególnie dobrych warunkach. Chile, Hawaje, Australia, Południowa Afryka, Kalifornia, Wyspy Kanaryjskie, Azja Środkowa, Arizona. Przejdźmy teraz do omówienia dwóch najważniejszych instrumentów analizujących promieniowanie zebrane przez teleskop. Przypomnijmy najpierw, że każde ciało, które ma niezerową temperaturę, promieniuje, pochłania i promieniuje promieniowanie elektromagnetyczne. Ciało, które możemy nazwać doskonale czarnym, wprowadzamy w fizyce takie ciało idealne, które pochłania całkowicie promieniowanie padające nań i równocześnie wysyła promieniowanie, którego rozkład jest określony jego temperaturą. Takie ciało promieniuje zgodnie z tutaj narysowanymi przykładami krzywych rozkładu energii, gdzie na osi poziomej mamy długość fali, na osi pionowej natężenie promieniowania, a parametrem parametryzującym poszczególne krzywe jest wartość temperatury ciała doskonale czarnego. Zaznaczony tu jest jeszcze dosyć schematycznie pas promieniowania widzialnego, ten, który możemy obserwować okiem bądź prowadzić obserwacje z powierzchni Ziemi. Temperatury, które tutaj Państwo widzą, są dobrane tak, jak to jest dla typowych obiektów astronomicznych. Dlatego tu widzimy kilka tysięcy kelwinów, bo właśnie takie są typowe temperatury na przykład powierzchni gwiazd. Wprawdzie gwiazdy, tak jak i inne ciała kosmiczne, nie są ciałami doskonale czarnymi, nie są idealne w tym sensie, ale w bardzo grubym przybliżeniu możemy powiedzieć, że to promieniowanie jest z grubsza podobne do ciała doskonale czarnego. Co to oznacza? To oznacza, że gdybyśmy na przykład zaobserwowali stosunek natężeń w dwóch różnych długościach fal, to z tego stosunku natężeń możemy odczytać, jaką ma temperaturę badane ciało. To widać właśnie tutaj z tych krzywych bardzo wyraźnie. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy obserwacje w części tutaj czerwonej i w części na przykład niebieskiej. No i jak widzimy, ciało, gdy jest chłodniejsze, tutaj mamy rozkład energii charakterystyczny dla temperatury 3000 kelwinów. W części czerwonej znacznie więcej promieniowania jest wysyłane niż w części niebieskiej, a zatem ten stosunek ilościowo nawet mógłby nam powiedzieć, że to jest temperatura 3000 kelwinów. W wypadku gorętszych ciał oczywiście promieniowanie w części niebieskiej jest w innej proporcji niż w części czerwonej. I dzięki temu moglibyśmy tę temperaturę uzyskać. A zatem widzimy, że obserwacje co najmniej w dwóch przedziałach widmowych pozwalają nam ocenić przynajmniej z grubsza temperaturę ciała promieniującego. I do tego celu, do takich właśnie obserwacji służy instrument nazywany fotometrem. Staramy się oczywiście w astronomii prowadzić obserwacje nie w jednej długości fali, czy też nie w bardzo wąskim przedziale widmowym, dlatego że stałym problemem astronomów jest deficyt kwantów promieniowania. My chcemy obserwować bardzo słabe ciała, my chcemy obserwować ciała bardzo daleko leżące i w związku z tym mamy zawsze bardzo mało promieniowania do dyspozycji, więc gdybyśmy jeszcze sobie wycinali wąziutkie fragmenty widmowe, to byśmy mogli obserwować tylko bardzo bliskie obiekty, na przykład w Słońce. Dlatego umieszczamy w fotometrze filtry na ogół szerokopasmowe, jeżeli chcemy zwłaszcza prowadzić bardziej masowe obserwacje, na przykład filtry szklane, które nam wycinają szeroką część promieniowania w jednej części widma i potem w innej. I właśnie analizując te stosunki promieniowania możemy już uzyskać informacje na początek przynajmniej o temperaturze ciała promieniującego. Odbiornikiem w fotometrze, obecnie najczęściej używanym, jest tak zwana kamera CCD, od angielskiego terminu Charge Couple Device, niektórzy wymawiają po polsku CCD. To są elementy światłoczułe, które mają z grubsza rozmiary i własności troszkę podobne do dawnych ziaren kliszy fotograficznej. Te elementy potrafią sumować
ilość promieniowania, która pada na taki właśnie element światłoczuły i po zakończeniu ekspozycji specjalny układ elektroniczny odczytuje, ile tam padło promieniowania. Na taki elemencik elementów mamy wiele, stworzymy z tego całą matrycę składającą się z milionów elementów i potem możemy dalej prowadzić już analizę, najczęściej za pomocą komputerów, jako że mamy tutaj olbrzymi strumień informacji. Kamery CCD są podobne do urządzeń, które są teraz też spotykane w aparatach cyfrowych. Przykładem takiej kamery CCD jest nasza polska kamera przy naszym teleskopie w Chile. To jest po prostu jej zdjęcie z poszczególnymi elementami, które pozwalają nam chłodzić tę kamerę, odczytywać elektronikę. Ważne jest to, że czy też ciekawe w tym wypadku jest to, że jest to bardzo duża, jest to największa kamera CCD na świecie. Nie jedyna tak duża, ale największa i zbudowana zresztą naszymi siłami w Obserwatorium Astronomicznym naszego Uniwersytetu. Drugim sposobem analizy promieniowania jest analiza szczegółowego rozkładu widmowego promieniowania w długości fali, a zwłaszcza analiza linii widmowych, które w widmie promieniowania się pokazują. Ja przed chwilą Państwu pokazałem, jak wygląda promieniowanie ciała doskonale czarnego, które jest ciągłe. Tam te krzywe były ciągłe, nie miały żadnych uskoków, żadnych wąskich wycięć, niczego takiego. Otóż jeżeli pomiędzy ciałem doskonale czarnym a nami znajdzie się na przykład gaz składający się z określonego pierwiastka, załóżmy jednego na przykład, w formie gazowej, to wtedy atomy tego pierwiastka będą pochłaniały bardzo wybrane, szczególne długości fal, odpowiadające przejściom elektronowym i równocześnie będą te same kwanty wysyłały, tyle że będą je wysyłały w sposób losowy. Także związki biegnącej do nas zostaną wycięte kwanty odpowiadające określonym długością fal i w związku z tym na tle tego promieniowania ciągłego zauważymy deficyt promieniowania w niektórych długościach fal. Natomiast gdybyśmy ten sam gaz obserwowali nie na tle tego właśnie źródła promieniowania ciągłego, tylko z boku, to wtedy do nas trafiałyby wyłącznie te kwanty promieniowania, które gaz rozproszył, które gaz wyciął nam z naszej wiązki i skierował losowo w różne strony, również i do nas. Także mielibyśmy czarne tło, bo nie mielibyśmy tego źródła promieniowania ciągłego, natomiast na tym tle mielibyśmy wąskie linie, które nazywamy liniami emisyjnymi, bo byłyby to tylko miejsca bardzo szczegółowo wybrane, w których by do nas docierało promieniowanie. Tutaj jest ten schemat pokazany. Mamy tutaj źródło promieniowania ciągłego, które tu jest na dole pokazane w sposób schematyczny. Obłok gazu znajduje się między nami a źródłem promieniowania ciągłego. Patrząc na to źródło poprzez gaz widzimy widmo ciągłe z charakterystycznymi liniami absorpcyjnymi, wyciętymi tutaj ciemnymi obszarami. Natomiast obserwując ten sam obłok gazu z boku widzimy ciemne tło, ale jasne linie emisyjne. Oczywiście analiza tych linii, czy obojętnie czy emisyjnych, czy absorpcyjnych, pozwala nam uzyskać informacje na temat obecności danego pierwiastka w obszarze pomiędzy nami a źródłem promieniowania, no i o jego parametrach fizycznych. Obserwacje widma elektromagnetycznego, ale rozszczepionego, tak że możemy widzieć poszczególne linie widmowe, pozwala nam na uzyskanie całego szeregu informacji bardzo ważnych dla fizyki obiektów astronomicznych. Każdy pierwiastek, jak Państwo wiedzą, ma bardzo charakterystyczne swoje widmo. Tutaj są pokazane przykłady kilku pierwiastków, od rtęci poprzez sod, hel i wodór. I obecność takiej właśnie linii widmowej w analizowanym widmie pozwala nam wnioskować, że ten właśnie pierwiastek znajduje się w analizowanym przez nas gazie. Po to, żeby móc uzyskać widmo, musimy je rozszczepić, czyli musimy z tej wiązki promieniowania, jak my mówimy, białego, na przykład takiego, które my obserwujemy okiem, widzimy, dociera do nas od Słońca, musimy je rozszczepić tak, żeby każda długość fali była skierowana w nieco inną stronę. I to jest oczywiście elementarny proces, jako element rozszczepiający jest używany, czy dawniej był częściej używany pryzmat, teraz są używane raczej siatki dyfrakcyjne. Sam schemat urządzenia, które pozwala nam dokonać takiej analizy, czyli spektrografu, jest tutaj pokazany. Musimy promieniowanie skupić, rozszczepić, a następnie potem zogniskować na odbiorniku promieniowania, którym też może być kamera CCD.
podsumowaniu możemy powiedzieć, że astronomowie wykorzystują dwa podstawowe instrumenty do analizy promieniowania elektromagnetycznego docierającego do nas od obiektów astronomicznych. Fotometr pozwala nam uzyskać informacje na temat rozkładu widma ciągłego. Spektrograf pozwala nam na analizę widma liniowego. Informacje zebrane z tych dwóch instrumentów pozwalają nam dowiedzieć się, jakie warunki fizyczne i chemiczne panują w analizowanym obiekcie astronomicznym.